Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo majowo, witam też bardzo wiosennie, no i oczywiście też bardzo ciepło i bardzo słonecznie, jak Państwo widzą. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, może najpierw wyjaśnię, dlaczego właśnie dzisiaj ten program jest nagrywany przy figurze naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Jest dzisiaj, jak Państwo wiedzą, 19 maja, jest to niedziela uroczystość, która imię niedziela zesłania Ducha Świętego. Wczoraj oczywiście był 18 maja i Państwo też wiedzą, że 18 maja to urodziny naszego wielkiego rodaka. Dokładnie pamiętacie Państwo 18 maja, rok 1920 Wadowice. Z tej racji, takiego bardzo ważnego wydarzenia, takiej bardzo ważnej daty, warto pomodlić się do naszego wielkiego rodaka. Oczywiście życzenie mu nie składam, bo on ma wszelkie życzenia spełnione, ale my możemy życzyć sobie, żeby on za nami wstawiał się, żeby on był obecny w naszym życiu, życiu doczesnym, życiu polskim, życiu katolickim, życiu Kościoła, naszym życiu rodzinnym, żeby ta jego obecność była taką obecnością twórczą, taką obecnością skuteczną, żebyśmy dzięki jego obecności, dzięki jego wstawiennictwu mogli to swoje życie układać bardziej odpowiedzialnie i bardziej prawidłowo, nie tylko na sposób ludzki, chociaż to jest bardzo ważne, ale na sposób, proszę Państwa, na sposób Boży. Dlatego też dzisiaj wołamy po urodzinach naszego wielkiego rodaka: święty Janie Pawle II, módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się za nami. Drodzy Państwo, wspomniałem, że właśnie dzisiejsza niedziela to jest niedziela uroczystość, niedziela zesłania Ducha Świętego, to właśnie dzisiaj oddajemy cześć trzeciej osobie Trójcy Świętej, Duchowi Świętemu. Jak wiemy, są trzy osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wiemy, że te osoby wszystkie są sobie równe, bo są jednym Bogiem. I na ten temat, proszę Państwa, będziemy mówili za tydzień, w następnej niedzielę, a będzie to właśnie niedziela Trójcy Świętej. Dzisiaj patrzymy na trzecią osobę Trójcy Świętej. Dzisiaj modlimy się do tej osoby, żeby to była osoba, która daje nam światło, która daje nam mądrość, która daje nam właśnie to, czego nam najbardziej w naszym życiu jako ludzi wierzących potrzeba. Oczywiście wiemy o tym, że trzecia osoba Trójcy Świętej przychodzi do nas w sakramencie bierzmowania. Wtedy właśnie poprzez ten sakrament, który otrzymaliśmy, bądź który otrzymamy, otrzymujemy dary Ducha Świętego. Tych darów, jak jest 7, są to dary, na przykład dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar pobożności, no i oczywiście dar bojaźni Bożej, dar wiedzy i tak dalej, no bez tego i tak dalej. Tyle właśnie tych darów mamy, które przed chwilą wymieniłem. Więc przy okazji warto wspomnieć, że właśnie Duch Święty, to jest właśnie ta mądrość, która przychodzi do nas, ta mądrość, której nam bardzo potrzeba. My potrzebujemy mądrości, proszę Państwa, tej mądrości, owszem, książkowej, tej mądrości matematycznej, fizycznej, geograficznej, ale nade wszystko potrzebujemy tej mądrości duchowej, tej właśnie takiej roztropności, która niechaj nam pozwala na to, byśmy to nasze życie wiedli w sposób taki właściwy, jak powiedziałem, w sposób odpowiedzialny. Przy okazji warto wspomnieć, że właśnie są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, a Chrystus o tych grzechach mówi, że one nie będą odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym świecie. Taki grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest grzech na przykład zarozumiałości, to jest grzech pychy, to jest grzech takiego sobie państwa. Ja na przykład grzeszę dlatego, że pójdę do spowiedzi i oczywiście grzechy będą mi odpuszczone. Moje grzechy, jeżeli mają miejsce, to one są nie dlatego, że ja grzeszę, żeby pójść do spowiedzi, żeby mieć co księdzu powiedzieć do ucha, ale ponieważ jestem słaby, ponieważ jestem człowiekiem, który właśnie potyka się w sposób właśnie taki duchowy, w sposób materialny. Niektórzy są też tacy, którzy twierdzą, że na razie to jeszcze ja mam czas, nie muszę chodzić do kościoła, nie muszę modlić się, przyjdzie czas, przyjdzie starość, wtedy oczywiście nastąpi to na tak zwane nawrócenie, wezmę do ręki różaniec, wezmę do ręki książkę do nabożeństwa i zacznę się modlić. Odkładanie, prawda? Czyli nie dzisiaj, ale dopiero kiedyś. A tymczasem
przysłowie powiada, na starego śmierć za pasem, a ty młody choć tymczasem nie można odkładać, bo takie odkładanie jest właśnie też grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Módlmy się, kochani, o to, byśmy w naszych grzechach nie mieli tego rodzaju grzechów, by to były te grzechy, które są wyrazem naszej słabości, wyrazem naszej nieroztropności, wyrazem naszej takiej różnej postawy, która nie zawsze jest postawą godną człowieka, ale by nigdy nie było właśnie grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, bo jak powiedziałem, one ani w tym, ani w przyszłym świecie nie będą odpuszczone. Dzisiaj jest właśnie 19 maja, święto niedziela Zesłania Ducha Świętego, a jutro, proszę Państwa, będzie też święto, a w zasadzie uroczystość Matki Bożej, Matki Kościoła. Proszę Państwa, no właśnie, dzisiaj kończy się też okres wielkanocny, w związku z tym figura Chrystusa, stuła czerwona na krzyżu, czy paschał, te symbole mają być usunięte, bowiem właśnie wchodzimy w okres zwykły, tak zwany okres perannum. Módlmy się do Ducha Świętego właśnie o to światło, o tę moc. Ewangelia na dzisiejszą niedzielę, na dzisiejszą uroczystość jest następująca. Oto ona. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze mam wiele wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, to prowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powiem wszystko, cokolwiek usłyszy, oraz oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem wam, że z mojego weźmie i wam objawi. Kochani, właśnie Chrystus dzisiaj przemawia do swoich uczniów, a w ten sposób przemawia do nas o paraklecie, czyli właśnie o tym Duchu Świętym. On do nas przychodzi, on z nami jest, tylko czy my Jego zauważamy, czy zauważamy Jego obecność, zauważamy Jego moc, którą on nas obdarowuje. Dlatego też, kochani, dzisiaj, w tę dzisiejszą niedzielę, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, tylko módlmy się i głośno, a jednocześnie z nadzieją wołajmy: przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoje, napełnij serce siostry, bracia Twoje, napełnij serce kapłanie Twoje, napełnij serca nasze, byśmy się tego rodzaju napełnieniu byli ludźmi, którzy będą żyli zgodnie z wolą Bożą, którzy będą odpowiedzialni, a którzy poprzez taką odpowiedzialność będą przede wszystkim ludźmi szczęśliwymi, owszem, tutaj na ziemi, a w swoim czasie właśnie w tym przyszłym świecie, którym na imię wieczność. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który, jak powiedziałem, rozpoczyna okres zwykły. Zostańcie z Bogiem.